Witajcie w 27 odcinku z gry Wiedźmin 1. Z tej strony Pilo. No i nie pozostaje mi nic innego jak kontynuować dialog z Triss. Aktualnie, szybka przypominajka, znajdujemy się świeżo co w akcie trzecim. Dowiedzieliśmy się poprzez cutscenki, że rozpoczęła się wojna między Skojatel a zakonem na szerszą skalę. Mianowicie bagna najprawdopodobniej zostały już przejęte przez Skojatel. Miasto jeszcze, jak dobrze rozumiem, jeszcze należy do zakonu Róży, no ale wszystko się zmienia z chwili na chwilę, tak? My w ostatnim odcinku walczyliśmy z Azarem Javedem oraz jego koleżką Magistrem. Niestety, poprzez nieuczciwe zagranie, jakim było rzucenie trucizny, uciekli nam po raz kolejny. No i odnalazła nas Triss. No i właśnie jesteśmy w trakcie rozmowy. Też dowiedzieliśmy się, że rozmawiała przez teleport z jakąś czarodziejką i mówiły o tym, żeby go przekonać na ich stronę, tak? Go, czytajcie Geralta. Nie podoba mi się takie podejście, ale no co, no. Kobiety, tak? Co zrobimy? Piekło mężczyzn, jak to się mówi. Dobra. Bo nie gadajmy już z Triss, bo zacznę głupoty zaraz wygadywać. Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak, mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze, same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina, co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie W pamiętam. książce było. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Tak. Daj mi te czujki. Zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. Da nam to typowy trójkąt Radcliffa. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Chyba o tym rozmawiała z tą czarodziejką. Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas? A, takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie. Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej. Zaufaj mi, to nic ważnego. Skąd się tu wziąłeś? No, bardzo dobre pytanie. Skąd się tu wzięłaś? To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i składu po świecie, Co okazało się jednak efektywne? nie wiem jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry niekonwencjonalnymi metodami. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. Żeby ich ktoś tam nie Do wykiwał. zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. O. To kupiec Leeuwarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym na Rakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie O strzyga. kurde. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18. Masz tu glejt zezwalający na przebywanie w Wyzimie Handlowej. Okej. Glade? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. O co chodzi z tymi glejtami? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś. Obejmuje Co w. teorię. A mój. Cóż, Pamiętam? owszem. Nie wiem. Geralt?
Okej. Okay. Słuchajcie. W międzyczasie, jak się aktualizują tutaj te zadania, to ja sobie chętnie okradnę co nieco. Jeszcze jakaś książka ciekawa, bursztyn. Mogę ją dać, mogę dać bursztyn Tris i powiedzieć, że znalazłem dla niej. Czarodziejki, czarodzieje, Markus, Markellinus. Bractwo czarodziejów przestało istnieć po buncie na Tanet. To było w książce, więc bardzo polecam. Naprawdę. Polecam wam przeczytać sobie sagę Wiedźmina. Posiada ona 7 części, chyba że chcecie przeczytać jeszcze taki prolog do wszystkiego, mianowicie Sezon Burz. On został wydany jako dodatek po wszystkich częściach chyba, ale dalej przez Sapkowskiego oczywiście napisany, no oczywiście dalej w tym samym klimacie, wszystko jest zachowane. Aczkolwiek powiem jedną rzecz, że ja ten Sezon Burz przeczytałem jako ostatni i w sumie nie wiem, czy to nie było trochę lepsze. Dlaczego trochę lepsze? Ponieważ nie wiem, tak bardziej się orientowałem, o co w tym wszystkim chodzi. I polecam wam po prostu zacząć chronologicznie od Ostatniego Życzenia i na koniec, jako tą dopełniającą książkę, przeczytać sobie Sezon Burz. A tak to wracamy do czytania. Po buncie na Tanet. Kiedy część magów oskarżono o zdradę na rzecz Nilfgaardu, po czym aresztowano lub zabito, byli tam obecni wszyscy liczący się czarodzieje, ponieważ w dniu następnym miała się odbyć ważna narada. Podczas walk ginęli również neutralni magowie, m.in. Hengedimdate, którzy pamiętali jeszcze początki ludzkiej kolonizacji. Wkrótce potem Tissa de Vreis popełniła samobójstwo. Dzień jej śmierci stał się końcem bractwa i początkiem nowego ładu. Po buncie na Tanet niektóre spośród czarodziejek uzyskały naznaczeniu. Filipa Eilhart wzmocniła swoją pozycję szarej eminencji na dworze Redani, a elfka Francesca Findaber, królowa Doliny Kwiatów, bardziej zaangażowała się w sprawy ludzi. Triss Merigold, jedna z młodszych czarodziejek reprezentująca interesy Foltesta, również włączyła się do kształtowania nowego porządku. Widzicie, tutaj opowiada o tym, co tam Triss dzięki temu zyskała. Aczkolwiek oddałbym to zlecenie na psy. O, jest książka o nas nawet, więc przeczytamy sobie naszą biografię, wychodzi na to. Pogrom rywijski, anonim, według relacji naocznych świadków, czyli Jaskier pewnie trochę naopowiadał. Tuż po zakończeniu wojny nastroje wśród ludności Rivii były minorowe. Co znaczy minorowe? Raczej negatywne. Tak możemy wywnioskować. Wszystkich dotknęła bieda i każdy miał wrażenie, że królowie i możnowładcy podczas rokowań pokojowych zdradzili, nie biorąc odwetu na Nilfgaardzie, czyli głównym prowodyrze, tak? Trzeba było znaleźć kozła ofiarnego i jak zwykle padło na podmieńców, nieludzi i czarownice. Doszło do prowokacji. Rozścieczony tłum wyszedł na ulicę. Hołota nie przypuściła nikomu, kto wydawał się inny. Coś mi pika? Nie wiem. Wracając. Padło na odmieńców, nieludzi i czarownice. Doszło do prowokacji. Rozścieczony tłum wyszedł na ulicę. Hołota nie przepuściła nikomu, kto wydawał się inny. Jednako mordowano krasnoludów, elfy i oskarżonych o czary. Przy okazji, jak to bywa w takich wypadkach, załatwiono porachunki. Plądrowano i gwałcono. Ze wstydem przyznaję, że niewielu miało dosyć odwagi, by stanąć w obronie prześladowanych. Pośród sprawiedliwych znalazł się słynny Geralt z Rivii, który chronił swoich przyjaciół i zginął przebity widłami. Ofiar byłoby więcej, gdyby nie pamiętna interwencja Triss Merigold. Czarodziejka zesłała na tłum potężne gradobicie. Dopiero ten potężny czar powstrzymał zamieszki. Co stało się z ciałem Geralta z Rivii i tych, którzy stanęli u jego boku? Tego nie wiem. No, Geralt najwidoczniej przeżył. Jaskier również. Zoltan, nie wiem, czy wtedy był, ale przeżył. No i Triss, jak wiadomo, też żyje. I wydaje mi się, że Regis też żyje. Gdzie wampir? Znaczy, na pewno wierzę, że Regis by stanął akurat z Geraltem ramię w ramię, ponieważ akurat to był oddany przyjaciel dla Wiedźmina. Jednakże też nie jest na tyle
No wampira wyższego człowiek nie zabije, po prostu, to jest niemożliwe. To musi inny wampir musiałby tam interweniować, tak? To wiemy z książki, to też wiemy z trzeciej części Wiedźmina, dokładniej dodatku. Poproszę. Co to? Ejże, zatrzymajcie się natychmiast. Tak? Glejt okażcie. Nie przesadzacie z tymi glejtami? Do króla petycję napiszcie, jak się wam nie podoba. Król wrócił? Nie, ale edykty nowe są, pieczęcią królewską zdobione. Możecie iść, panie Wiedźmin. Bywajcie. Okej, oficer gwardii. Napiłbym się. Wszyscy ludzie. No, nie da się uciec przez polityków w zimie. To fakt. Okej, no jesteśmy w zupełnie nowym regionie. Jednakże ja bym najchętniej znalazł antykwariusza i sprzedał książki, które teraz przeczytałem. Jakaś ginata, nowa roślina. Ciekawe. I pozwólcie, że zamiast odkrywać nową lokację, wiem, że tak powinienem zrobić, wiem, domyślam się, rozumiem was w pełni, ale pójdziemy sobie oddać to zlecenie na psy szybko, ponieważ wiecie, chyba tam wiecie, 100 orenów dostanę, no to lepsze 100 orenów niż nic, no i zniknie mi ten quest z listy zadań, tak? Więc udamy się szybko do Wiedźmy Klasztornej, chociaż nie wiem, czy to w Klasztornej było, ale wydaje mi się, że tak. Tak, stare, dobre śmieci. Wiedźma Klasztorna, Vincent nawet stoi, więc zaraz do niego zagadamy, ale najpierw... Grabarz! Wow. Popatrzcie, to jest Siegfried, widać, że wzmożył treningi knechtów, zakonu. No, Skojatel okazało się być mocniejszy, aniżeli przepuszczali. I to mnie raczej cieszy, ponieważ by im ego za bardzo chyba. Jakby ich pokonali tak łatwo. Ja w sprawie ogłoszenia. Słucham. Przyniosłem. Rozmnożyły się te kundle ostatnio. A sadło przyda się do konserwowania drewna. Bywaj. Ile tam dostaliśmy? Pewnie z 50 może nawet orenów. O, 100 orenów. No to i jak za... Prostość questa, gdybym normalnie zabijał psy, to by było bardzo proste, bardzo prosty quest do zrobicia, ale przy okazji zobaczmy ten... Otwarli niedawno, ale uważaj, panuje tam Otwory. Cały... Okej, czyli na cmentarzu się znacznie rozmnożyły potwory. I możemy na niego wstąpić, moi mili. Dlaczego możemy na niego wstąpić? Już tłumaczę. Pójdziemy na ten cmentarz, żeby tą czujkę rozstawić. Bo mam nadzieję, że ją dostałem od razu, od Triss. I zobaczymy też przy okazji, co tutaj mamy. Chociaż za dnia powinno być mniej potworów. O, nawet jest praktycznie zero. Graveir, okej. Okay. Czyli takie potworki tutaj są. Rozumiem. Tylko nie wiem, gdzie muszę tego badyla dać, tą czujkę. Czy do rzeźby mam tą czujkę dać? Jakbym dał. Okej. Okay. Pozwólcie, że nie będę walczył z tym Graveirem, bo już raz z nim walczyłem przy okazji walki. Przy okazji odkrywania ciała Raymonda w krypcie. No i po pierwsze, nic z niego spektakularnego nie wyleciało wtedy. Jakichś super przedmiotów nie dostaliśmy, a też jakiś specjalnie trudny. Nie jest to tak, byśmy po prostu delikatnie zmutowanego gula ominęli. Taka prawda. Brutalna, ale no, jednak tak się maluje nam. Nie wiem, pogadamy może z Siegfriedem. Jak tam jego... Skojatel zadali nam dotkliwe straty na bagnach. Nie jestem w najlepszym nastroju. Okay. Widzę, że masz nowych podopiecznych. Przemyśl swoje czyny. Jeszcze nie jest za późno, by stanąć po właściwej stronie. Na wieczny ogień, Geralt, zaklinam cię, przestań się zadawać z nieludźmi. Przemyślę to. Z czym przychodzisz? Co tu? Mam dziwne wrażenie, że stan wyjątkowy w dzielnicy handlowej ma jakieś drugie dno. Muszę przygotować swój oddział do... Słuch. Doszły mnie słuchy, że na miejskim cmentarzu giną ludzie. Rozumiem, że jest... Tak, oczywiście. Poza tym zakon będzie ci wdzięczny. Zgoda. Dziękuję. Tylko tyle, że ludzie panicznie boją się tam. Jak wiesz, cmentarz w tym mieście jest bardzo potrzebny. I nie możemy pozwolić. Służba, nie drużba. Przy okazji, muszę nazwać no.
płonące ostrza zakłady. Trochę patetyczne, ale dobre. Tak, będą się nazywać płonące ostrza zagłady. I widzicie, gdyby nie Siegfried, to ja bym nie miał dylematu kompletnie, po czyjej stronie stać, ale... Dalej na post... Służba, nie drużba. Niestety... Ale niestety mają tego Siegfrieda. Czarodziejki, czarodzieje. Pyk. Tutaj... Monstrum albo... To nie wiem, czy czytałem. Chyba czytałem. No. Sprzedamy sobie. I tutaj pogrom rybijski też sprzedamy. Wiadomo, dużo nie dostałem, ale zawsze coś i praktycznie stać już nas na zbroję. Ulepszoną nieludzkiego kowala, zaznaczę. Są jakieś nowe zlecenia? Już się tym nie zajmuję. Porozmawiaj z wielkim łowczym królewskim. Stacjonuje w Wyzimie Handlowej. Bywa. Okej. Czyli Vinted stał się już bezużyteczny dla nas. No dobra. No to wracamy... Wracamy do dzielnicy handlowej. Mi się za specjalnie teraz nie chce uganiać za bestiami, ponieważ ostatnio trochę powalczyliśmy, mieliśmy trochę poważnych potyczek, powiedzmy. Więc udajmy się... Za mało mi płacą. A, bo to jest brama na Zamek Królewski. A tu jest do Wizimy Handlowej. Dobra, czyli ja stamtąd wybiegłem. Okej, dobra, to mi się powaliło coś. Dlatego Vincenta widziałem. Więc pójdziemy sobie do Wizimy Handlowej. No i porozmawiamy z nowymi personami. Jeszcze zanim ten bal będzie, to... to przyjęcie całe u Loivardena, naszego kochanego, to można zobaczyć, czy na mieście nie mamy jakichś ciekawych osób, z którymi można by zamienić z dwa słowa. Zima handlowa. No i też wiemy, że tutaj stacjonuje Salamandra, tak? Tutaj co? A ty, czy już się zaciągnąłeś punkt werbunkowy wojsk Królestwa Temerii? B. Biedna pierdolona piechota. Valerat to chuj. Nie wiem, kim jest Valerat, nie pamiętam, ale tą jednostkę zwaną piechotą dobrze kojarzę z Gwinta, odkąd tak? Zaczęli tu... Na razie sobie pochodzimy. Zobaczymy, czy coś ciekawego się tu znajduje. Czy nie? Widzę, że dużo rzeczy jest generalnie zagrodzonych. Ale jest też sprzedawca książek i mamy tutaj właśnie cały plac. Więc rozumiem, że tutaj coś niecoś będzie można się pobawić. Ale też jestem ciekawy, gdzie się znajduje teraz nowa osoba, u której będę mógł rzeczy przechowywać. Bo jak dalej będę musiał do zasranego misia kudłacza biegać, żeby schować rzeczy albo je wziąć z mojego cławka, to się trochę wkurzę. I przy okazji tutaj chyba możemy właśnie czujkę magiczną zostawić. Dokładnie tak. Więc przy okazji takie coś wyszło. I nie wiem, gdzie ta trzecia miała być. Więc zobacz, pozwólcie, że zajrzę. Aha, w klasztornej gdzieś powinienem zostawić. No trudno. A, słyszałem o tobie. Jesteś znajomym tej pięknej czarodziejki. Mhm, zgadza się. To ja. Okej, tutaj brama kupiecka, to już nie przejdę, tak? Warto było spróbować. Jest tutaj również brama mariborska. Rozumiem, że do niej również nie mam dostępu. No, nie dziwne. Ktoś cię na mnie nasłał. Trójmistrz. Założę się. Nikt. Wybacz. Wyrzucili mnie z placu targowego, bo nie chciałem przystąpić do cechu. Widząc uzbrojonego człowieka, który zmierza w moją... Nic nie poradzę na to, że wyglądam na najemnego zbira. Przepraszam, nie powiem. Dlaczego nie... Ktoś próbuje przejąć kontrolę nad gildią i wszyscy tańczą tak, jak im zagrają. Nie mam zamiaru podporządkowywać... Kto chce przejąć... Nie wiem. Ale skoro najbogatsi kupcy trzęsą się ze strachu, jest to ktoś możny. Być może ktoś z otoczenia... To chyba Salamandra. To ciekawe. Proszę bardzo. Się zakręciła. Najwidoczniej. Czym przekon... Zobaczmy. Cóż posiada. Posiada tą samą zbroję, bo... Nasz krasnolud, tutaj jakieś maczugi, ale one są gorsze od tego, co mam aktualnie na stanie. Znaczy ciężko, żeby coś lepszego było, chociaż widać... Znalazł się dwuręczny topór z Mahakamu. Lepszy. Więc mógłbym go w teorii wziąć. O kurde.
Aha, ale to jest śmierć ceremonialny. Mniejsze obrażenia, ale większe trafienia krytyczne. Przeznaczony do walki z ludźmi, wiadomo. Wykorzystywany w wiedźmińskich stylach walki, okej. Ciekawe. Ja natomiast chętnie sprzedam ten dwuręczny topór stalowy, a kupię od niego dwuręczny topór z machakamu. Bo to akurat mnie zainteresowało i chętnie przygarnę coś lepszego, jak ciekawy mieczyk. Pomyślę nad nim. Możecie też dać opinię w komentarzu, czy warto. Na pewno jest lepszy, ale nie wiem, czy nie szkoda mi tych 1500 i już nie lepiej właśnie taką wyśmienitą skórzaną kurtkę sobie zapewnić, bo no, delikatnie mówiąc, moja aktualna jest dosyć taka se, a ta jest niesamowita. Więc możecie dać info, co sądzicie o mieczu. Na pewno zbroi mi fajny ziomek. I w sumie to jestem ciekawy, czy ten Kowalski, co ja mówię? Krasnoludzki kowal, czy posiada coś nowego? To mnie akurat ciekawi, ale dobra. Pójdźmy na razie trochę z nurtem tej głównej misji i pójdźmy do karczmy. Nie wiem, czy już teraz mnie przeniesie do tej 18. Czy rzeczywiście muszę zaczekać, aż wybije 18. To jest 10. To w sumie trochę nie dziwne, że tak to wygląda. Okej, jakiś patyk z Wejzy. Jaskier. Ochroniarz. I pięściarze. No to. Okej, i Hugon Beronta to jest. Hugon Beronta to jest następna osoba, którą będziemy mogli pobić. Bardzo dobrze. Zanim sobie coś przechowam u was, wiem, dzięki za informację, że sprowadzę na was kłopoty, to sobie pogadam z karczmarzem. Witam, mogę czym? Tak, można przechować. Dobrze, opowiedz mi o spowiedzi. Opowiedz. Snylo i Warden z Gildii Kupieckiej wynają piętro mojego lokalu. Trzeba przyznać, że jestem skoro jesteś zaproszony, może złoto rozwiąże. Lubię złoto, ale nie zapłacisz mi więcej niż Loivarden. Kto stoi za ciszej na bogów. Okej. Wybacz. Nynie zajęty jestem. Gościu, ja chcę skorzystać z twoich możliwości jako karczmarza, debilu. Pogadajmy z Jaskierem może. Gera! Nie mam ochoty na koncert. Pogadam. Problem w tym, że jest tu wiele osób, którym obiecałem występ, a nie mam mojej lutni. To faktycznie masz problem. Geralt. Co się stało z lutnią? Długa historia. Głupi. No tak, nie ma lepszej. Każdy moment w życiu jest dobry, żeby się napić. Nagrzdyngolić jak księciunio, dlatego ja ci dam coś. Ale coś raczej z niskiej półki, Jaskier. Jeszcze trzeba ci. O, jest. Zapomniałem już, jaki z ciebie twardy zawodnik. Schardziałeś ostatnio. Opowiesz mi o tej lutni? No cóż, moja lutnia została u bogatego kupca. Mieszka przy Placu Solnym, po zachodniej stronie. A ja nie mogę się stąd ruszyć. Publiczność czeka. Ale czemu bałeś się o tym mówić? Bo już sprzedał? No cóż, kupiec przyłapał mnie na dawaniu lekcji jego córce. Lekcji czego? Muzyki. Uspokój się, Geralt. No dobrze. Przyniosę ci te lutnie. Obawiam się, że... Doskonale! Coś więcej musi być. Powiedz. Nie pamiętasz? To lutnia, którą dostałem od Toru Wiel podczas naszej Toru. Elfka z Gór Sinych. Nieźle rozkwasiłeś jej nos podczas Co u niej? Ponoć wstąpiła potem do komandy... W dolinie? Napis... Pamiętam. Świetnie. Wiesz zatem... Okej. Powiedz... No dobrze. Co znowu... Powiedzmy, że poznałem się bliżej z jego córką. Ty się nigdy... Na szczęście ona miło wspomina moją ostatnią wizytę. Ukryła lutnię w skrzyni. Postaram się.
Oj, jaskier, jaskier, on się nigdy nie zmieni. Natomiast mógłby się zmienić... O nie. Nienawidzę tego. Mógłby się zmienić karczmarz i mógłby zechcieć ze mną pogadać. Bo bym przechował u niego rzeczy. Wybacz, nynie zajęty jestem. Widzicie, jaki się właśnie problem pojawił? Moja prędkość chodzenia. Także... zobaczymy się, jak już będzie wszystko w porządku. Geralt będzie trzeźwy i będziemy normalnie chodzili. Nie co dzień odwiedzam. Witam, mogę czym. Dobra, wystarczyło wyjść, żeby zechciał z nami gadać. Nie chcę się mu naprzykrzyć. Przechowamy te rzeczy. W każdym razie, miłościwy panie. Witam, mogę czym. Chciałbym odpocząć. 5 orenów, super. Możemy się tak przespać w sam raz, żeby na tą ucztę się zjawić. Czyli 6 godzin. Mam nadzieję, że zejdzie mi to alkoholowe. Lowe. Okej, przeszło na szczęście. Bardzo dobrze. Bo bym się wkurzył niemiłosiernie. Stare przysłowie mówi coś takiego. Uwaga, cytuję. Nim pójdziesz napić się z nieznajomymi, pierwiej obij mordę tym mniej znanym. No po prostu szukałem szybko wymówki, żeby móc skorzystać tutaj z możliwości pobicia się z chłopakami. Po pierwsze, to jest easy money, a po drugie, będziemy dalej w questa brnęli, tak? Kiedyś byłem wielki. Nie bardzo. Miałem potencjał. Teraz muszę się... Byłeś wojownikiem. Bokserem. Od tamtego czasu noszę kaptur. Żeby nikt mnie nie rozpoznał. Co się stało? Najpierw oszukali mnie sędziowie, że niby biłem po jajach. On i tak nie miał jaj, więc co za różnica. Poruszający. To nie koniec. To dopiero początek mojego dramatu. Co się stało? Walczyłem z lwem, tak na niego mówili. Dzień był gorący. Pobił cię. Dostałem jeden morderczy cios. I zrozumiałem, że nie wygram tej walki. Że w życiu chodzi o coś więcej. Odszedłem. Od tamtej pory noszę kaptur, żeby nikt mnie nie rozpoznał. Uciekłeś z ringu po jednym? Nie uciekłem, tylko przeszedłem przemianę duchową. Ale na ciebie starczy mi sił. Proponuję zakład. Ustalmy... Dwie... Na spokojnie. Jak popatrzycie na jego ramiona, na jego ręce, to coś ciężko mi uwierzyć, żeby on kiedykolwiek był mistrzem. Co najwyżej w gwiazdze piórkowej, ale nie wiem, czy ktokolwiek chciałby to oglądać. Żadnej broni... Rozumiem. Dwie... Okej. Okay. To wchodzę, no. Każdy dzień jest dobry, by się z kimś pobić, tak? W takich sytuacjach myślę, czy nie powinienem właśnie na początku wybrać większego poziomu trudności, ale jak sobie przypomnę walkę z Bargestami w pierwszym akcie pod koniec, to tam na większym poziomie trudności bym się zatyrał na śmierć. Jesteś uczniem lwa? Nasłał cię? Jestem wiedźminem. Bierz, co chcesz. Dobra, zabieram zobaczmy. Magiczny... Bierz. Co to jest za magiczny znak? Ha, ten... runa ziemi, okej. Na ostrzu srebrnego miecza. Okej. To git. To takie coś najbardziej się przyda. Lutnia jaskra. No powoli poznajemy tutejsze klimaty. No ale można jeszcze dodatkowo dorobić. Mianowicie pokonując innych pięściarzy. Więc szybko lecimy. No i pierwszy pięściarz leży. Drugi również. Trzeci. Zdaje się, że to czwarty. No i na tym czwartym się skończyło. Reszta już nie jest chętna. Ale to nawet interesujące. Zgadza się, jestem troszkę się różnię. Dobrze, więc jak pobiliśmy, kogo trzeba było, to trzeba okraść też. No co. Pewne rzeczy się nigdy nie zmieniają. Ochroniarz będzie musiał nas przepuścić na górę, okej. Ale kim jest Patryk z Wejze? Jakiś żołnierz? Kogo moje oczy widzą? Wiedźmin. Mówiono, że wyginęliście. Jeszcze kilku zostało. Jestem Geralt. Ja wolałbym nie zdradzać prawdziwego imienia. Śluby rycerskie. Jeśli chcesz, możesz nazywać mnie Patrykiem z Wejzy. Płonąca róża. Owszem, należę. Może zechciał... Zobaczymy. Chodzi o moją siostrę. Pewnego razu znalazł ze śladami kłów na szyi. Słowem wampir.
zniknęły nie muszą oznaczać... Te najwyraźniej oznaczały. Po pewnym czasie siostra zniknęła. Widocznie została przemieniona i uciekła. Jeśli jest wampirem... Przede wszystkim chcę, żeby się znalazł. A co ty? No pomogę, pomogę ci odnaleźć siostrę. Jeśli spotkasz moją siostrę, na pewno ją rozpoznasz. Nikt nie oprze się czarowi jej... Zobaczę, co da się... Ciekawe, gdzie ona Gości będzie. Rycerzu, znacie może Zygfryda z Danel? Owszem, znam. Co u niego słychać? Ma dostać awans. Zresztą może już dostał, nie wiem. Mogę wiedzieć. Zmienił się. Elfy okrutnie zakon na bagnach pogromiły. Pod Zygfryda komendą siła naszych poległa. Gwoli ścisłości, wszyscy poza nim samym. Ponoć w krowim truchle się ukrył. 2 dni w gni... Nie wiem, co na tych bagnach się działo. Ale rzec mogę, iż stary Eik z Danel, Zygfrydowy ojciec, nie uciekłby... Nie wiecie, to nie sądźcie, panie rycerzu. Takoż ci rzeknę, Wiedźminie. Może i dostarczył nam ważnych informacji o taktyce walki z Coyatel. Większość czasu spędza na... Ta, to wiem. Co mogę powiedzieć? Głupio, że się ukrył. Jak już tak wyszło, no to się czasu nie cofnie, tak? Możemy iść już na górę, jest 18.30, więc na spokojnie nas przyjmą, myślę. Na tym balu zakończymy, tak, nasze wystąpienie. Jest Triss, Marigold, jest wszystko. No to jesteśmy. Nie rób takiej miny, będzie dobrze. Coś mnie kłuje w boku. Może pójdziemy do ciebie i sprawdzimy. Zajmiemy się tym po przyjęciu. Głowa do góry, Geralt, to nie takie straszne. Wow. Kurde. Co tutaj robisz? Co? Szukałem wychodka. W skrzyni? Punkt dla ciebie. Prawda jest taka, że szukam lepszych trunków. Nie będę pić tego cienkusza. O, wino rzeczywiście jest rozwodnione. Znalazłem tu niezłą gorzałkę. Chcesz trochę? Oczywiście. No, żeby nas nie poskromił. Jak to ma być? Co? Tak. Dobrą gorzałkę, tak? Mocny alkohol. Może tą cytrynówkę. No nie, czemu pojedynek? Nie chcę tych pojedynków. Dupę zasranych, ale trzeba je wygrać. To może ja już pójdę, okej. Okay. To powiedział kupiec. Triss, tak? Wiem, nagrzydyliłem się. Uśmiechnij się, Wiedźminie. Jeszcze trochę. No ja już mam dość, jestem pokonany. Ale ten kupiec śmierdzi w takim wypadku. Bo tu ciekawa notka. O, kurwa mać! Przeczytajmy, co tutaj się znalazło. Po pierwsze jakaś książka. Cudzoziemskie krainy. Marco Knop. Cesarstwo Nilfgaardu jest przeogromne. Niegdyś ograniczało się do jednego królestwa, które z czasem podbiło i zasymilowało okoliczne ludy. Dzisiaj o wszystkich południowcach mówi się Nilfgaardczycy, ale dla tych, którzy zdołali jednak zachować tożsamość narodową, takie miano może być krzywdzące. Cesarz Tyran rządzi Nilfgaardem, nie znosi sprzeciwu, nie zna litości. Nazywają go białym płomieniem tańczącym na kruchanach wrogów. Jego znakiem i znakiem całego cesarstwa jest srebrne słońce na czarnym polu. Warto nadmienić, że wasalem imperatora jest władczyni Doliny Kwiatów, jedynego państwa elfów. No fakt, jest to trochę nie git. Zobaczmy jeszcze... tajemniczą notatkę. Tajemnicza notatka. Odlew wykonany zgodnie z wytycznymi, a rzemieślnik pożegnał się ze światem. Upewnij się, że wszystkie inne ślady również zostały zatarte. Nikt nie może udowodnić nam fałszerstwa, ani skojarzyć mnie z twoim zwierzchnikiem. Co do reszty, wiesz co zrobić. PS, zajmij się Wiedźminem. Talar jest zainteresowany sytuacją polityczną. W zimie i tropili sprawę jakichś poważnych fałszerstw. Okej, dobra, więc będzie warto się do Talara udać, wychodzi na to. Dobrze, no ale ja bym chciał pozbyć się tego alkoholu we krwi. No, no nic, na razie będę chodził po prostu w takim stanie tutaj.
i wy będziecie widzieli, jak tylko rozmawiam z kimś konkretnym, na przykład z samym Declanem Loivardenem. Co tam u niego słychać? Wiedźmin Geralt z Rivii i, jak zawsze, czarująca Triss Merigold. Witajcie. Witaj. Dziękuję, że zechcieliście przyjść. Już prawie wszyscy goście są obecni. Jeśli dobrze się przyjrzysz, Wiedźminie, zobaczysz na tej sali przekrój całego królestwa. Są tu wszystkie znamienite osoby. To my dziękujemy za zaproszenie. Jestem przekonana, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Z całą pewnością. A teraz wybaczcie, muszę się oddalić. Obowiązki gospodarza. Na pewno jeszcze porozmawiamy. No zanim z nimi pogadam, to pogadajmy może z tymi. Z... No nie, to wszyscy są istotni tu. Chciałem powiedzieć z tymi istotnymi personami, ale tu każdy ma coś do powiedzenia z tego, co widzę. Dobra, no to... Adda. Co tam, jak tam? Jak ci życie mija? Pani, pozwól, że przedstawię czarodziejkę Triss Merigold i... Devet, wiem, kto przede mną stoi. Znamy się. Nieprawdaż, Wiedźminie? Można tak rzec, królewno. Faktycznie jestem królewną, chociaż czasami zupełnie tego nie czuję. Mam tyle obowiązków. Nawet sobie nie wyobrażasz, Wiedźminie. Czemu tak na mnie patrzysz? Nie podoba ci się moja suknia? Ja jestem po prostu napierdolony. To jest odpowiedź. W książce było tak, że ona miała specjalną dietę po tym całym zajściu. Mianowicie, po pierwsze, musiała jeść... Znaczy, żywiła się chyba tylko jakimiś krwistymi rzeczami. Tak jakby dalej była tą strzygą. I nie wiem, czy to po czasie przeszło w książce, ponieważ później chyba nie było informacji zbytnio o niej, tylko o tym, jak miała parę lat, kilka, więc może przeszło jej. Przeskoczyło, że nie musi już jeść tego, ale widzę, że wciąż nosisz naczynik z inkluzem. Klątwa. Nie pamiętam, o co chodziło, ale zapytajmy może o tę kwestię, tak? Widzę, że wciąż nosisz naszyjnik z inkluzem. Klątwa. Zamknij swój parszywy pysk, mutancie. To bardzo ważne. Klątwa może... Dość! Wasza wysokość, pozwól mi wyrzucić tego... Nie mamy już ochoty z wami rozmawiać. Śmieciu. Nie wiem, jaka była nazwa tej klątwy. O co z nią chodziło? Zawołam cię, gdy będziesz potrzebny. Zejdź mi z oczu, odmieńcze. Ale chyba może... Może będę mógł poruszyć ponownie, tak, te kwestie. Jak najpierw zacznę od tej pozytywnej wiadomości, a później przejdę do tej negatywnej nieco. Przysłodzę. Wybacz, pani, ale każda suknia, nawet największej... Bacz na słowa, mutant. Cicho, Devet. To było bardzo przyjemne. Ja decyduję, czy i kiedy ktoś mnie obraża. Ależ wasza wysokość to... Milcz, Devet. To było bardzo miłe. Na razie możecie odejść. Zejdź mi z oczu, odmieńcze. Okej, on zawsze się wkurza. Zawołam cię, gdy będziesz potrzebny. Okej, zawsze to nieważne, co powiedzieliśmy, no trudno. Talar! Talar, Talar, muszę cię o czymś poinformować. Wali mnie ten Valerat Erkin von Blut. Geralt, miałeś okazję... Talar? Dzień dobry. Chciałem przedstawić mojego pana, szlachetnego Erkina. Witajcie, pan. Erkin złożył śluby milczenia i nie odpowie. Zastanawiacie się pewnie, jaki jest zatem powód. Rzeczywiście. Złożył w swym życiu wiele ślubów. Przysiągł między innymi chronić rodzinę panującą. Niestety królewna Adda z jakiegoś powodu nie darzy go zbytnim poważaniem. Ślubów zaś trzeba dotrzymać, niezależnie od okolic. Jaka jest twoja rola? Bo zgaduję, że ślub... Upoważnił mnie, bym przemawiał w jego imieniu. Oczywiście. Nie. Aha. To ja chciałem powiedzieć o czymś bardzo ważnym. A on widzę, że jest też na grzdyn dolony. Może bym mu język rozplątał. Porozmawiamy w swoim czasie. Czekajcie. Okej. Okay. To był błąd. Geralt, przedstawiam ci grododzierżcę Velerada. Miło mi. Witaj, Wiedźminie. Kopę lat. Velerad jest prawą ręką króla Foltesta. Pani Triss jest bardzo uprzejma, ale przebywamy w gronie przyjaciół, więc nie ma potrzeby oficjalnie się przedstawiać.
Ale jeśli chcesz otworzyć sklep albo faktorię, ubijesz potwora, masz sprawę do króla, najpierw musisz przyjść do mnie. Rozumiem. Będę. Wybaczcie, grododzierżco, ale musimy przywitać się z resztą. Poznałeś już wszystkie bardziej znaczące postaci. Teraz muszę porozmawiać z Loivardenem. Uważaj. O co? Jestem... Nie daj się zwieść. Tutaj wszystko ma... Jeszcze zgliszcza starej wyzimy nie ostygły po wojnie, a już rodzina królewska brata się z Nilfgaardczykiem. Czy to dalej muszę rozmawiać, tak? Ja bym chciał wytrzeźwieć najpierw. Moi mili, ja chcę tylko wytrzeźwieć. O! Mogę biegać. To może już mogę się zmierzyć. Jest odosobniony, to nikt się nie dowie, że śluby zostały przerwane. Co tam, Talar? Jak się... Wybornie. Żarcia mało, nie ma gdzie usiąść. Wszyscy się kręcą po sali, wymieniając jakieś banały. I jestem chyba tutaj jedyną osobą spoza licznych tajemnych układów. Taki nastał czas. Nowe obyczaje, nowa moda. Uważasz, że powinniśmy pokazać Nilfgaardczykowi, jakie z nas dzikusy? Że mylimy widelec z grzebieniem? Że jedyny sposób ucztowania, jaki znamy, to chlanie na umór, porykiwanie sprośnych piosenek i klepanie dziewek służebnych po tyłkach? Wybacz, ale jako anachroniczny relikt przeszłości przywiązałem się do dawnych obyczajów. Nowych nie rozumiem i nie aprobuję. A ty przestań mi mydlić oczy, Talar. Gadaj, kim jesteś i co tu robisz. Jestem patriotą. Na sercu leży mi wyłącznie dobro królestwa. A zagrożeniem dla niego mogą być układy, o których sam wspomniałeś. Nie kręć. Już powiedziałem, że jestem prostym, staromodnym wiedźminem. Mów do mnie słowami, których używał niegdyś Paser Talar. Paser Talar nie robi nic za darmo. No właśnie. Paser Talar jest oszustem, który wolałby zapewne, aby chłopcy z klasztornej nie dowiedzieli się o tym, że chadza na przyjęcia wyzimskiej śmietanki towarzyskiej. Niech będzie. Powiem ci, druhu. Kroi się ostra haratanina. Pardonu nikt dawać nie będzie, a pokonanych rozdziebią krucy. Mój anachroniczny kamracie, staniesz do boju o nowy ład lub przeciw niemu. O tradycje i zwyczaje, o ziemię, dobytek i baby nasze walczyć będziemy. Przeciw komu? Kto jest tym złym? Kto baby chce nam kraść? Zwodzić cię nie będę, boś swojak i wspólna sprawa nas łączy. Tedy szczerze powiem... Nie wiem jeszcze. Wkrótce jednak się dowiem, a wtedy... Wtedy nastanie czas miecza i topora. Ulice juchą spłyną i wiedz jedno, kamracie. Nie będzie miejsca na twoją neutralność. Kim tak naprawdę jesteś? Tylko nie kręć, kamracie. Pracuję dla wywiadu Temerii. Wykonuję bezpośrednie polecenia króla. Szukam zdrajców, sprzedawczyków i obcych agentów. Jestem szpiegiem. Wysoko postawionym szpiegiem. Nie przeczę. Chcę ci zadać niedyskretne pytanie. Płazy, o które mnie pytałeś, to sprawa osobista, czy, że tak powiem, ideologiczna? Czym jest płazy? Rozkojatele, rozumiem. Nie, no, ideologia to mnie... Właśnie tutaj chyciło, nie? Sprawa osobista. Zoltan. No ja bym chciał wszystko zrobić tak, żeby Zoltan był szczęśliwym krasnoludem. Jedno i drugie, powiedzmy. Jedno i drugie. Możesz wyjaśnić? Okradli mnie i zabili mojego przyjaciela. Poza tym Salamandra jest organizacją... A, bo to mówi o to tak. Po pierwsze, to przestępczą. A po drugie, poważnie zakłócającą równowagę, na co jako wiedźmin jestem wyczulony. Rozumiem. Dziękuję za szczerość. Znaczy to bardziej... Bardziej prywatna w sumie. Powiedz, kim jest i co tu robi Devet. To tylko pionek. Nie rozumiem jednak, czemu Adda toleruje jego obecność. Rozwiń temat. Jak większość zakonników cierpi na kompleks małego fiuta, na wszystko, czego się boi, reaguje agresją. A do tego jest Nilfgaardczykiem. Różne rzeczy można powiedzieć o naszej królewnie. Ale nie to, że jest głupia. Może królewna prowadzi własną grę? Z całą pewnością. Mogłaby jednak rozsądniej dobierać sprzymierzeńców. To nie szachy. Stawką jest życie. Boję się, że ktoś ją wykorzystuje.
Co Leuwarden ma wspólnego z nadchodzącymi zmianami? Jeszcze nie wiem. Muszę umówić rycerza Erkyna na prywatną rozmowę z naszym gospodarzem. Bo jego intencje są dla mnie niejasne. Dla mnie też. Czyżby? Co masz na myśli? Wygląda na to, że twoja... przyjaciółka świetnie się dogaduje z Leuwardenem. Podobno się nie znają, a jednak mają sobie dużo do powiedzenia. Sam popatrz. Ufam, Tis. Znasz ją lepiej ode mnie, ale nie mów później, że cię nie uprzedzałem. Wracając do Leuwardena, wiem, że jest związany z jakąś ponadnarodową organizacją kupców, bankierów i innych bogaczy. No, to jest dosyć ważna rzecz. Czemu za wszelką cenę chcecie mnie wciągnąć w grę, która mnie nie dotyczy i w gruncie rzeczy mało obchodzi? Ta gra dotyczy cię bardziej niż sądzisz. Chcesz powiedzieć, że masz gdzieś konflikt zakonu i wiewiórek? Chcesz powiedzieć, że wszystko ci jedno? A twoja kochanka, Triss Merigold? To prywatna sprawa. Chcę zniszczyć Salamandrę. Oto mój cel. Salamandra ma mocodawcę. Osoby, która jest na tej sali lub o której się tutaj mówi. Siedzisz w tym wszystkim po uszy, wilku. Czy to ci się podoba, czy nie? No Talarowi ufam. Wybacz. Mimo, że jest jeszcze paserem, to nas akurat wątpisz by wykichał. No ale to też będzie koniec. Dobrego dnia. Siemano.